Wychodzimy z grupy. No właśnie, trzeba to przekalkulować. To już zostawiam tobie. Bardzo egzotyczny rywal, Arabia Saudyjska. To z Arabią Saudyjską. No witam, witam, siemanko ekipo, no to co, jak humorki po pierwszym meczu naszych orłów? A nie, idź pan w chuj. Nie no, spokojnie, nie jest tak źle, słuchajcie, mamy jeden punkt i teraz mecz z Arabią Saudyjską. Ja wiem, że wszystkim wam śni się po nocach to, co mi, pewnie w większości Polaków, no naprawdę, jak to się stało? Dawaj, Robert! Ale zapominamy, mamy jeden punkt i mamy teraz mecz o wszystko. Jeśli nie zdobędziemy trzech punktów, możemy zapomnieć o awansie, a więc Arabia Saudyjska jest do ogrania. Ja wiem, że oni ograli Argentynę, ale są do ogrania. Słuchajcie, w tym odcineczku kolejne trzy mega promki od buków. Mój typ na to spotkanie i oczywiście Andrzej Twarowski i Tomek Świękała wypowiedzą się na temat tego meczu. No i konkursik, wjeżdżamy. Łapka w górę, sub kanału i jedziemy dalej. Lewandowski 3-0, lewy! Lino Messi! No dobra, klasycznie zaczynamy konkursikiem, a więc wytypuj dokładny wynik meczu. Arabia Saudyjska, Polska i strzelca przynajmniej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału, to warunek tego, by brać udział w konkursie. No i co? I zabieramy się, słuchajcie, za to, bo do wygrania jest 50 zł. Od kogo? Od Fortuny. Dlaczego od Fortuny? Bo Fortuna oferuje wygraną przynajmniej jedną połowę przez Polaków po kursie 50. I z Arabią Saudyjską 3-1. Do przodu. Do przodu. Czyli wychodzimy z grupy. No właśnie, trzeba to przekalkulować. To już zostawiam tobie. Bardzo egzotyczny rywal, Arabia Saudyjska. To z Arabią Saudyjską myślę, że wygramy, to będzie 2-0. A więc słuchajcie, dwie paki za darmo, jeśli wygramy pierwszą albo drugą połowę z Arabią Saudyjską. Czy tak się stanie? Wiemy, pierwszy mecz do zapomnienia, słuchajcie, mieliśmy sytuację z karnego, ale nic poza tym, nie da się ukryć, że nie mieliśmy żadnych sytuacji w tym meczu. Z kolei Arabia Saudyjska wygrała z Argentyną. Boże kochany, ja też się łapałem za głowę, co się działo w tym meczu, bo oni w pierwszej połowie nie istnieli. Moim zdaniem Argentyna po prostu odpuściła sobie tą drugą połowę kompletnie. Argentyna strzeliła 4 bramki, 3 im anulowali. No kompletne, absurdalne spotkanie, jeśli chodzi o takie oglądanie. Nie wiedziałem w ogóle, o co tam chodzi, ale tak się stało, słuchajcie. No i co teraz? Na pewno Arabia nogi nie odstawi. Oni grają niezwykle agresywnie. A więc słuchajcie, ta promka od Fortunki jest na wygranie pierwszej lub drugiej połowy przez Polaków. Promka od Superbetu. Jeśli strzelimy gola, a jest szansa na to, że Arabii Saudyjskiej gola strzelimy, dostajemy, słuchajcie, 400 zł i plus 50 zł za to, że Robert strzeli bramkę. Ostatnio zabrakło tyle, a więc słuchajcie, pierwszy i drugi link na dole jest do waszej dyspozycji. Trzecia promka to kurs 100 na to, że Polska wygra po prostu z Arabią Saudyjską od Betfanu, a więc trzeci link, jeśli nie macie konta na Fortunie lub na Superbecie lub na Betfanie, korzystajcie, bo naprawdę warto. A ja myślę, że my ten mecz, co tu się może wydarzyć, słuchajcie, na pewno będzie bardzo ostra gra. Ja w tym meczu gram powyżej 3,5 kartki. Tak, taki jest mój pomysł na ten mecz i że Polska wygra. No słuchajcie, musimy w końcu wygrać jakiś mecz na Mistrzostwach Świata. Jestem, może nie to, że pewny, ale jestem pełen optymizmu. Jestem naprawdę pełen nadziei, że my zagramy o niebo lepiej. Gramy, słuchajcie, z Arabią Saudyjską. Im się udało z tą Argentyną. Panowie, vamos, koncentracja. Jedziemy, mamy umiejętności, no dawaj. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym, co ja mówię. No i oczywiście wbijajcie na kanał Telegram. Tam codziennie typy, analizy od typerów na codzienne Mistrzostwa Świata. No, na mój Instagram, do grupy typerskiej, wszędzie tam, gdzie mogę się z wami zobaczyć. Widzimy się wkrótce. Elo!